Dzień dobry, dobry wieczór, ja jestem Star Lancer, a to jest ponownie Dark Star One, przygody z naszą mroczną gwiazdą, czy jak to tam nazwać, edycja pierwsza. Skończyliśmy już grupę układów Barnard, dlatego polecimy teraz do Alpha Centauri, dlatego zmierzamy najpierw do Kalima, do Kalimy. Okej, okay. Czy coś można przewieźć stąd? No nie bardzo, także no po prostu wylot. W ostatnim odcinku odbiliśmy ten układ piratom. Chyba się na nas gniewają. No co, wy też byście się gniewali? Właściwie każdy by się gniewał, gdyby mu nagle sprzed nosa układ sprzątnęli, nie? Taki naprawdę duży układ. No cóż, takie jest życie i trzeba się niestety niekiedy z tym godzić. Dobra. Muszę lecieć do ZUOS. Do ZUS-u polecę oddać i sprzedać narkotyki. A najpierw na stację handlową w tym układzie, żeby te narkotyki kupić. No wiecie, na narkotykach zawsze i alkoholu w większości przypadków można zarobić. A mnie chodzi tutaj o kasę. Dobra, wlatujemy. Mam nadzieję, że w tym odcinku się z niczym nie zderzę. Chociaż wiem, że to są płonne nadzieje. No, szybciej, szybciej, przeszło. Wróć. Wróć, wróć. Przecież można kupić komputer załadunkowy nowy. Kolejnego typu. To w takim razie nie muszę już ładować po 70. Będę teraz ładować po 120. No właśnie. I w ten oto sposób zarobimy znacznie więcej. Teraz mamy dwa kontenery po 50 ton. No i na pokładzie 20, czyli w sumie 120 ton. Lecimy do ZUS-u. Znowu oddamy tam narkotyki. Zobaczymy, ile tym razem zarobimy, bo mamy o 50 ton więcej. No, skoro przy 70 zarabialiśmy 9000, to nie wiem, ile zarobimy przy 120. Nie chce mi się tego liczyć teraz. Poza tym nie mam przy sobie kalkulatora. I nie złapią nas. Juhu, nie złapali nas. Nie no, nie mogę. Znowu się udało. Zaraz będę znany przemytnik i zaczną mnie skonować. 33 tysiące, proszę państwa. 5 tysięcy na plusie. No co, narkotyki były drogie. To dlatego aż tak. Dobra. O, tutaj są produkowane dobra luksusowe. To mogę to przewieźć tutaj. Patorwal. Dobra. No, zależy, ile są. Przecież to mi się nie opłaca. Na paliwo zbyt dużo wydam. Lecę od razu do Kalima i... Nie będę z nimi więcej handlował w tym układzie, bo... Anarchia w ogóle, biedne kolonie, kasy nie mają, narkotyków zbyt dużo, przez co koszty przewozu rosną, koszty kupna. Nie opłaca mi się to. A człowiek handluje tym, czym mu się handlować opłaca. Znamy ten dźwięk? Tak, tak, znamy ten dźwięk. Piraci. Szybko schodzi. Na szczęście tylko trzech, ale już mi po 500 płacą, to będzie coraz lepiej. Na początku płacili po 70 kredytów. Teraz po 500. Hmm.
przyjemne z pożytecznym. Chociaż jest to trochę monotonne. Przynajmniej nie było ich zbyt dużo. Dobra. To teraz na stację handlową. Piraci. No. Tak wygląda rzewko. Jestem coraz bardziej znany jako przemytnik. Spokojnie, nic nie przewożę. Tym razem jestem czysty. Tym razem. No w każdym razie wlatujemy za chwilę na stację. I teraz pytanie, po co ja tu przyleciałem? A no tak, bo tutaj są, można kupić gry wideo, a w pierwszym układzie Alpha Centauri, czyli nie będę próbował tego przeczytać, w tym układzie są nielegalne, także przemyt. Uuu, jaka piękna cena. Dużo tego mają, dlatego taka piękna cena. 11 tysięcy, a zarobimy, a dostaniemy 33, czyli 22 tysiące na plusie. I kto powiedział, że przemyt nie jest opłacany? Fakt, kiedy przemyca się towary, które... które, no, były drogie przy zakupie i tanie przy sprzedaży, to nie opłaca się. Fakt, ale no... kiedy cena za tonę wynosi 95 kredytów, to... właściwie grzech nie skorzystać. Najemnicy. Wrzuciłem kontenery. Osłony na maksimum i lecimy im spuścić w pierdziel. Nikt tutaj nie będzie na mnie napadał. Jasne? Trochę dziwnie się czuję, bo walczę z łowcami nagród, a nie z piratami, ale... no i nie dostaję za nich kasy, dlatego to mi się nie opłaca właściwie. Ej, chłopaki, nie możemy porozmawiać przy browarku? Albo przy czymś mocniejszym? Proszę. W kontenerach mam gry wideo. Słyszeliście, gry wideo przewożę. Nie? Szkoda. Ja naprawdę nie chciałem się bić. Ja naprawdę chciałem się z nimi napić. No ludzie. Nic złego nie robię, tylko gry wideo przewożę. A ludzie muszą sobie czasem pograć. Poza tym, skąd oni wiedzieli o tej grze wideo? A może to nie chodziło o gry wideo? Tylko o co innego? No wiecie, ja wiem o co chodziło, ale nie zamierzam zdradzać. Sorry. Mamy mapę układu. Mapę grupy układu właściwie. No i kolejny... przemyt zakończony sukcesem. Jak w coś Star Lancer w odcinku nie walnie, to nie jest odcinek. 22 tysiące na plusie. Misja poboczna. Statek wojskowy Ziemian. Rebelianci przyczynują krążownik dyplomatyczny Okto w układzie Pani. Jak w pokładzie przebywa córka prezydenta Rady Sojuszu Galaktycznego, Rada SG, która obecnie ma sesję na Ziemi, zdecydowała o wyeliminowaniu porywaczy poprzez atak błyskawiczny. Stanowi cześć eskadry najemników. Mamy chronić krążownik i wykonać zadanie. 15 tysięcy nagrody. Szczerze mówiąc, mi się to nie opyla, bo na kredytach zarobię o wiele więcej. Lecimy do pani w takim razie. No
cóż. Piśle przedziałka? Nie. Dobra, lecimy. Lepszy sprzęt będzie dopiero wtedy, kiedy opanujemy kolejną klasę energetyczną. Następną modernizację zrobię skrzydeł, czyli trzeci slot, i wtedy będę mógł zamontować już wyrzutnię rakiet, a potem idziemy w wieżyczki. To chyba będzie najlepszy pomysł. O ile mnie pamięć nie myli, w grze jest 20 modernizacji. Gra została zapisana. Mamy walczyć z łowcami rebeliantów. Tak jest. Kolejna rasa. Je, tylko cholera, jak oni się nazywali, bo już nie pamiętam. Właśnie, miny rozstawiają, używają rakiet, paskudy. To były węże, pamiętam, że te statki rebelianckie, w nich węże są. O cholera. Nie mam ogniwa, że są węże. Chcę tutaj łowców rebeliantów. Chyba zginę. No, zginąłem. Nie wiem nawet przez co. Musimy to zrobić jeszcze raz. Jest coraz trudniej. No niestety, zdarza się. Chwila, chcę coś sprawdzić. Wróć. Okej. Okay. Czyli film trwa już 4 minuty jakieś. O, w porywach do 6. Nie spojrzałem na zegarek, który zacząłem nagrywać. Moja wina. Widzicie, jak rakietami nawalają. Ała! Ej, bane miny! Dobra. Do 3 razy sztuka, a potem to już tylko rutyna. Jeśli za trzecim razem się nie uda, to chyba zmniejszę poziom trudności. Szczerze, nie chce mi się aż tak męczyć, bo gram teraz na 4. poziomie trudności. Jest odpowiednik Very Harda tak naprawdę. Dlatego no nie chce mi się tak. No. To jest o wiele cięższe, niż by się mogło wydawać, tak naprawdę. I teraz pytanie, czy ja mam się... Chyba nie nagrywam po to, żeby się męczyć, tylko... Nie nagrywam dla was po to, żeby się męczyć z tą grą, nie? Tylko po to, żebyście fabułę poznali, bo fabuła jest naprawdę ciekawa. Fabuła w tej grze mnie urzekła.
I się zakończono porażką. Dobra. Nie, nie, ja to pierdzielę. Pierdzielę nie robię. Na chwilę zmienię poziom trudności. Nie planowałem tego robić, ale gra okazało się, że gra mnie pokonała. No niestety. Każdemu się zdarza. O, wróć. Trójeczka. Sądzę, że będzie prościej. Nie będą mnie tak spuszczać w pierdzielu. Właśnie dostałem Hellfire'em przez Drake. Przez kadłub. I to nie było zbyt przyjemne. Szczerze, próbuję zrobić już tą misję już 7 minut. I chyba robię coś źle. Zajmę się transportowcami. Idzie o wiele lepiej. Przez chwilę zamilkłem, bo byłem skupiony. I to mocno. Ale okazuje się, że kiedy zniknęły te pieprzone krążowniki, tu transportowce, to było o wiele prościej. Czyli to właściwie taktyka na tą misję jest taka, żebym ja się nimi zajął. No to potem już Anatayar już nic mu nie grozi. Właściwie. Jeszcze jeden krążownik. A, krążownik. Dobra. Koło ma do niego strzela, to i ja sobie postrzelam. Może coś dostanę. Ale nie sądzę, żebym zdążył do niego dolecieć. No, nie zdążyłem. Trudno. Ale naprawdę, 7 minut, 9 właściwie to już jest. To teraz na stację handlową. Super.
Zdarzenie musiało być. Dobra, to lecimy teraz. O. Z powrotem do tego układu, którego nazwy nie odczytam. Narkotyki, tak? Dobra. Nie. Może wezmę to. No, trzeba wreszcie zacząć wykonywać jakieś zlecenia, nie? Patrząc, że zacząłem nagrywać jakoś 40, to mamy 11 minutę nagrania. No, trochę wcześniej. Tutaj musimy lecieć, żeby zrobić misję, okej. Chyba ten odcinek też będzie trwać pół godziny, tak wam powiem. Bo no... Sorry, ale tyle robić jedną misję, to... To było po prostu śmieszne. To nie powinien być problem. Twardy jest. Beczka. O, Arak. To jest statek Araków. Takie owady. Bardzo fajnie wyglądają ich statki, no i mają bardzo nieprzyjemną zdolność. Zaraz zobaczycie jaką. No właśnie. Najgorsze jest to chyba, że są odwróceni do nas przodem, kiedy wyłażą z tego skoku dziwnego. Ta, akurat. Długo jeszcze będziesz tak skakać? Prosiłbym, abyś przestał, bo jest to denerwujące i można dostać oczopląsów. Po nim dostaliśmy nagrodę, możemy lecieć. Arakowie są bardzo dziwną rasą moim zdaniem. Oni będą właściwie dużo później. Ale kiedy ich zobaczycie, to kiedy poznacie, dlaczego według mnie są dziwni, to kiedy zrozumiecie, dlaczego według mnie są dziwni, to chyba będziecie tego samego zdania. No, oni będą gdzieś pod koniec. Jeszcze przed tym, jak Tulu poznamy. Właściwie tuż przed tym. Piraci. Gdzie jest kolejny? Tutaj jest kolejny. No, i ostatni. 500. Pół tysiąca za takiego piracika? Fajnie. Teoretycznie powinienem lecieć na stację handlową, żeby się naprawić. Ale na razie to nie ma sensu. Tutaj to zrobię. Na tej stacji handlowej. Tak myślę, że zrobimy tą główną misję, którą mamy zrobić. I to będzie koniec odcinka.
bo powoli zbliżamy się do pół godziny. Udzielono pozwolenia na lądowanie. Super. Ekwipunek, nic ciekawego tutaj nie ma. Lecimy do układu tego. Chcemy go przewieźć? Nie mogę nic przewieźć. Szkoda. Nie chcę się trudzić handlem, bo to jest mniej opłacalne niż przemyt, a i zabiera tyle samo czasu. Więc właściwie handlowcem nie będę. Będę przemytnikiem. Dobra. Teraz kolejny skok. Tym razem do Sol. Tam ponoć miały być problemy. Tam mamy lecieć. I powiem wam szczerze, że tam będziemy mieli chyba, o ile mnie pamięć nie myli, będziemy mieli małe problemy. A chyba myli. Jestem pewien. Zmieniła temat. Pieprzenie, nie? Ale tak akurat jest. Cała ludzkość wywodzi się z Ziemi. To jest prawda. Dopóki naukowcy nie wymyślą, dlaczego tak nie jest. A prędzej czy później pewnie to się stanie. O, czyli tutaj problemu właściwie nie będzie. Kontakt. Ona powiedziała mi, że szukasz kogoś nazwiskiem Forrester. Przelatywał tędy, kiedy wybierałem się na terytorium Mortogów. To bardzo agresywna i wojownicza rasa z sąsiedniej gromady. Nie zalecisz tam daleko z takim wyposażeniem. Mogę ci jednak pomóc. Dam ci pierwszej klasy laser, jego używają tajne służby. Jeśli najpierw możesz mi pozbyć się gangu Aponiego. Dodatkowo dostaniesz od rządu całkiem przyzwoitą kwotę za każdego członka gangu. To jak będzie? Wchodzisz w co? Akceptuj. Teraz tak, gdzie to jest? A, w tym układzie. Dobra, to zrobimy jeszcze tą misję. I kończymy odcinek. No, może nie w tym układzie, zaraz pewnie gdzieś skończymy. Delano. Dołączymy do niego i zaraz sobie skoczymy. Do odpowiedniego układu. A skoro w grę wchodzi broń tajnych służb, to warto. Zdecydowanie warto. Wioletyn Rady Galaktycznej. Wzrasta napięcie dyplomatyczne między rasami. No, wiadomo, polityka polityką, a... Piraci Japoniego, dobra. Okej, okay, trochę sobie postrzelamy tutaj. Pciu, pciu, pciu. I już po tych dwóch piratach. Oczywiście ja mam wykonywać brudną robotę, a on będzie osłaniał tyły. O, leci z przodu! Wow, cud! Po prostu nie wierzę, leci z przodu. Ganga po niego, okej. Okay. 6 piratów. Czas zarobić na nagrodę.
Już mu osłony zdjęli. Nieźle, nie? Stary, ty masz przeżyć, ja chcę mieć ten twój laser tajnych służb. Dobra, teraz ochroniarze. Podlecę bliżej, on się trzyma z tyłu. I tak ma być, ja sobie z ochroniarzami poradzę. Nic prostszego tak naprawdę. Zapytacie się, dlaczego nie użyłem jeszcze działa plazmowego, które doładowuje i zwiększa prędkość ataku. Bo zbieram na szefa, czekam z tym na szefa, na po niego, bo no, to mi bardzo pomoże w walce z nim. Rozwalę go szybciej, po prostu. Dzięki temu. Patrzcie, już nie ma osłon. No to i tak trochę trwa. Zwiększyłem tempo ładowania broni, powinno być lepiej. Bo on już mi i tak nie zagrozi. Dobra, to teraz dostaniemy dwie broni tajnych służb. Kontener i jego broń. Dostaliśmy. Będziemy musieli jeszcze do Ichi polecieć, bo tam jest gang piratów ponoć. Na pewno. Nie dość, że dostaliśmy teraz dwa specjalne kontenery. Nie wiem jak wy, ale jestem bardzo zadowolony. Bo w ten sposób mamy trzy bronie tajnych służb. A to bardzo dużo. Broń tajnych służb jest genialna. A i no niestety rzadko można ją tak naprawdę znaleźć. Bo gangów w okolicy, ogólnie w układach jest... Nie mam pojęcia ile, będę musiał gdzieś o tym poczytać. Nigdy... Wiem na bank, że nigdy nie zawalczyłem z nimi wszystkimi. Dobra. Zobaczcie. 3 razy laser tajnych służb MK2. Powiedzcie mi, że ten widok nie jest super. Czy ktoś jest mi w stanie to powiedzieć? No właśnie. No i dwie niebieskie gwiazdki. Lecimy na stację handlową. O ile mi wiadomo, to... Że o ile mi wiadomo, to Forrester jest na stacji handlowej u Mortogów. I... No cóż. To będzie bardzo ciekawe, bo... Teraz wchodzimy w etap powoli, w którym no będzie całe zamieszanie ze stacjami naukowymi. Będziemy latać od stacji do stacji, to będzie strasznie długie, to będzie dużo pieprzenia, dużo kasy będzie też potrzebne. Będziemy musieli latać stąd, tu, tam, wszędzie. Wszędzie i nigdzie. A przy okazji, tutaj już się zaczyna terytorium Mortogów. Także tutaj mamy ziemię. Tutaj będą Mortokowie. Mamy lecieć do układu Mandedulce. Ale po drodze oczywiście wyczyścimy to wszystko. Ale patrząc na to, która godzina, chyba już przekroczyliśmy nawet czas. Dlatego no kończymy. W następnym odcinku zajmiemy się oczyszczeniem
tego układu i zebraniem tych wszystkich artefaktów. Następnego odcinka możecie się spodziewać w piątek. W czwartek będzie World of Warcraft, także nie poczekacie sobie dużo na oczyszczenie tego układu. Ale póki co, dziękuję, do usłyszenia.